Jak to się stało, że najwyższy zwierzchnik polskiego państwa podziemnego został aresztowany w ten sposób przez dwóch funkcjonariuszy Gestapo? O tym oczywiście będę mówił trochę później, bo chciałbym przedstawić i zarysować sylwetkę tego człowieka, który był pięknym, przystojnym mężczyzną. Nie wiem, ja kiedyś użyłem takiego porównania, że był podobny do Romualda Traugutta, dyktatora powstania styczniowego. I pewne charakterystyczne, powiedzmy sobie, cechy łączą tych dwóch ludzi, bo pochodzili, powiedzmy sobie, ze wschodu, no w wieku, powiedzmy sobie, gdzieś około 50 lat obejmowali te najwyższe funkcje. I jeden i drugi przez 6 miesięcy pełnili po prostu najbardziej, powiedzmy sobie, tych dramatycznych momentach naszych dziejów. Rzeczą charakterystyczną, że liczba 19 jest jakby związana z życiem naszego bohatera, bo 19 września 1892 roku urodził się w Kursku, w Rosji, w rodzinie inteligenckiej. Tam zdobył wykształcenie na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Petersburskiej. Pracował w Rosji, prowadził badania statystyczne i w 1917 roku kierował spisem ludności w Piotrogradzie. Później wraca do Polski, bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Później współpracuje w 1921 roku z komisją plebiscytową w Bytomiu, a następnie będzie współorganizatorem Głównego Urzędu Statystycznego. Będzie współpracował z profesorem Józefem Buskiem. GUS, o ile ja wiem, to organizuje konferencję poświęconą właśnie profesorowi Buskowi. I właściwie część życia Jana Piekałkiewicza będzie związana z profesorem Buskiem, bo później, kiedy już profesor nie będzie pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym, a będzie to związane z polityką, to będą budować zakłady pszenicy sztucznej w Chodakowie. Będą to jedne z najlepszych w Europie, najlepiej, powiedzmy sobie, przygotowanej do prawie 3000 pracowników. Będą zatrudniać i między innymi profesor Piekałkiewicz razem z Bułkiem będą współudziałowcami właśnie tej fabryki. Ale o tym jeszcze. Otóż profesor Piekałkiewicz był wybitnym naukowcem. Tylko doktoryzował się na Uniwersytecie Poznańskim, później habilitował się, pracował w Szkole Nauk Politycznych, później w Wyższej Szkole Handlowej, wykładał statystykę, ale był wybitnym ekspertem Banku Polskiego, Banku Rolnego, Banku Krajowego. Był członkiem Komisji Ligi Narodów, Międzynarodowego Instytutu Statystycznego, a także Towarzystwa Ekonomicznego Stanów Zjednoczonych. Władał kilkoma językami. Był nie tylko znanym, wybitnym uczonym w skali ogólnokrajowej, ale także europejskiej. Opublikował około 50 prac naukowych. Pracując w Głównym Urzędzie Statystycznym z Józefem Buskiem, który był przecież senatorem z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piast zetknął się z ruchem ludowym. I wyobraźcie sobie Państwo, że ten właśnie intelektualista, człowiek pochodzący z rodziny inteligenckiej, bardzo mocno jakby te idee, powiedzmy sobie, ludowców, idee demokratyczne, szczególnie po 1926 roku, walczy z dyktaturą, walczy z sanacją, po prostu do jego świadomości przeniknęły. Także będzie nie tylko bliskim współpracownikiem Wincentego Witosa, Macieja Rataja,
ale będzie ten ruch ludowy jakby wspierał i utrzymywał w latach 30., bo kiedy będzie już dyrektorem w fabryce jedwabiu sztucznego w Chłodakowie, więc będzie człowiekiem majętnym, będzie zarabiał gdzieś około 1000 zł miesięcznie, to część tych pieniędzy będzie wspierał działalność Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, ale i także będzie współfinansował Zielony Sztandar. Otóż Maria Szczawińska, sekretarka Macieja Ratajo, opowiadała mi taką historię, że po odwiedzinach profesora Piekałkiewicza, którego Maciej Rataj, dwukrotny marszałek Sejmu, jak Państwo wiecie, z wielką atencją przyjmował, po tym spotkaniu, kiedy profesor już wyszedł, Maciej też wyszedł do sekretariatu i pyta się: Pani Mario, czy profesor coś zostawił? Tak, Panie Marszałku, zostawił 500 zł, no to będziemy wydawać Zielony Sztandar. I te stałe jakby po prostu pomoc i dotacje miały ogromne znaczenie dla działalności ruchu ludowego, który w latach 30. znalazł się w bardzo właśnie takiej trudnej sytuacji ekonomicznej. Ale też służył jako doradca, jako ekspert do spraw ekonomicznych, finansowych. Między innymi w 1937 roku metodą statystyczną udowodnił, że sanacja sfałszowała wybory parlamentarne. Za co oczywiście spotkała go kara i obstrukcja ze strony rządowej, bo w wieku 38 lat został posłany pod kapelusz, jak to mówiono, na emeryturę. Które ze szkoły głównej politycznej. I kiedy przyszła wojna, właściwie tak samo jak społeczeństwo polskie, to też jakby wielka strata żona w 1939 roku zmarła. Praktycznie wchodził w tą okupację bardzo z takim ciężkim sercem, ale szybko po prostu pozbierał się i musiał myśleć też o rodzinie, o sobie, bo ta fabryka w Chłodakowie została przejęta przez zarząd niemiecki, Trockheimer tam już urzędował, musiał jakoś zabezpieczyć własne dochody. Kiedy się tworzyły struktury konspiracyjnego ruchu ludowego, to jako członek komisji programowej, jako bliski współpracownik Macieja Rataja będzie brany pod uwagę jako jeden z tych kandydatów, którzy mogą być brani pod uwagę na stanowisko delegata rządu. I właściwie jego nazwisko od listopada 1940 roku zacznie już funkcjonować w tym obiegu politycznym. O ile struktury cywilne Polskiego Państwa Podziemnego będą bardzo słabo się rozwijały, w odróżnieniu od struktur wojskowych, które będą miały ogromną po prostu dynamikę, już w ciągu pierwszych 2 lat już właściwie zbudują, poczynając od komendy głównej, poprzez wojewódzkie, powiatowe, całe zmysłowy aparat i zacznie wojsko tworzyć administrację cywilną, co oczywiście niezgodnie będzie z regułami i obowiązującymi przepisami. Stąd też, kiedy w końcu Jan Piekałkiewicz 27 sierpnia w końcu zostanie dopuszczony do pełnienia funkcji w delegaturze, zostanie tylko zastępcą Cyryla Ratajskiego. Ale wtedy zastępca delegata rządu właściwie praktycznie nic nie robi. On był trzymany w rezerwie w razie czego, jeśli delegat zostanie właśnie aresztowany. I dopiero po różnych zabiegach Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego
sytuację, kiedy Cyryl Ratajski już był człowiekiem schorowanym. 2 sierpnia przychodzi decyzja z Londynu o mianowaniu go delegatem rządu. Ale ta decyzja była dosyć długo, powiedzmy sobie, odczytywana, bo nie zdołano złamać szyfru i na dobrą sprawę dopiero Jan Piekałkiewicz tą funkcję objął 17 września 1942 roku. I proszę Państwa, jedna z pierwszych jego właściwie po prostu decyzji to jest powołanie Żegoty, tymczasowej rady pomocy Żydom, bo sprawa powołania Żegoty dosyć długo się właściwie po prostu jakby przygotowana była. Piekałkiewicz błyskawicznie po prostu podjął tę decyzję i później pod koniec roku Żegota się ukonstytuowała i bardzo dynamicznie rozpoczęła działalność. I otóż proszę Państwa, jego przyjaciel, bliski współpracownik Stefan Pawłowski kilkakrotnie w rozmowach ze mną mówił w ten sposób: Panie Januszu, niech Pan pamięta o tym, że właśnie profesor Jan Piekałkiewicz był tym delegatem rządu, który stworzył administrację cywilną państwa podziemnego. Wszystko to było w powijakach, kiedy mówi, zaczęliśmy tworzenie. On właściwie obsadził wszystkie delegatury wojewódzkie, powiatowe, zorganizował wydziały, ale przede wszystkim zmusił wojsko, zmusił Komendę Główną Armii Krajowej i generała Stefana Grota Rofeckiego do respektowania, że właśnie on jest głównym właśnie czynnikiem, który decyduje o tym, co się dzieje najważniejszego w polskim państwie podziemnym, a wojsko powinno wykonywać tylko rozkazy. Oczywiście ZWZ nie bardzo chciał długo respektować i tutaj właściwie cały czas między delegatem a komendantem przeciągana była linia. Jednakże osobowość delegata rządu, jego właściwie prestiż, merytoryczność właściwie w podejmowaniu, powiedzmy sobie, i wszystkich kwestii powodowała, że powoli wojsko jakby zaczęło zajmować się tym, do czego zostało powołane, walką zbrojną. Kiedy wybuchło powstanie zawońskie, to delegat rządu był bardzo wysoce zirytowany tym, że chłopi zostali pozostawieni samemu po prostu sobie, że Armia Krajowa, mając znaczne zasoby broni, kadry i możliwości, nie włącza się do walki. Po kilku zdecydowanych, ostrych rozmowach Grobecki ruszył struktury i rzeczywiście ta walka zaczęła się na dobre. Ale przede wszystkim Jan Piekałkiewicz miał trochę inną wizję, powiedzmy sobie, polskiego państwa podziemnego. Chciał zjednoczyć całe podziemie. Czyli nie tylko, powiedzmy sobie, prawicę, środek, ale także i lewicę. Wiedział z praktyki, że to rozbicie może być bardzo niebezpieczne dla Polski. Stąd też za jego zgodą 18 lutego rozpoczęły się rozmowy między delegaturą a Polską Partią Robotniczą. Stefan Pawłowski, który był uczestnikiem tych rozmów, opowiadał mi, że organizatorem tego spotkania oczywiście byli towarzysze z PPR. Mówi, zadziwiło mnie jedną rzecz, mówi, sposób przyjęcia, który był bardzo życzliwy, mówi, częstowano nas bułkami z szynką, mówi, i bardzo dobrą herbatą, co na warunki okupacyjne, no, było trochę takim właśnie ewenementem. Mówi tak, że właściwie te rozmowy odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze.
że komuniści akceptowali nasze wszystkie warunki polityczne, mówi, tylko jak doszło do współdziałania, mówi, między Armią Krajową a Gwardią Ludową, wtedy zaczęły się po prostu problemy. Kwestia była wymiany, powiedzmy sobie, tych łączników i oficerów, którzy mieli właśnie przy poszczególnych sztabach Armii Krajowej i Gwardii Ludowej funkcjonować, żeby współdziałać walkę. I tu okazało się, że AK-owcy chcieli po prostu przedstawicieli PPR-u dopuścić do swoich po prostu sztabów, natomiast druga strona absolutnie nie chciała tego zrobić. I od tego momentu te rozmowy już bardzo, bardzo zaczęły się po prostu psuć. Proszę Państwa, i aresztowanie profesora Piekałkiewicza 19 lutego był tym momentem po prostu przełomowym, bo po stwierdzeniu, że profesor jest w rękach Niemców, zaczęto szukać wszelkich dróg po prostu dotarcia. Ale przede wszystkim zapanowała panika w Warszawie. Bo przecież profesor znał ileś tam set adresów. Zaczęto oczywiście zmieniać lokale, kontaktowe. Ale kiedy zorientowano się po 3 dniach, że nie ma dalszych aresztowań, oprócz tego, że pierwszą ofiarą była rodzina, witam bardzo serdecznie rodzinę, panią Basię, witam, którzy byli świadkami właściwie tych akcji po prostu niemieckich, to okazało się, że struktury konspiracji nie ucierpiały po prostu. Profesor nic Niemcom nie mówił. Więc od 19 lutego aż do 19 czerwca, kiedy zmarł, był przez Niemców głodzony, katowany, próbowano zmusić go do mówienia. Nie wyjawił właściwie po prostu żadnego nazwiska, żadnego adresu. W ten sposób jakby setki ludzi mogło spokojnie żyć i nadal walczyć z okupantem. Ale aresztowanie Piekałkiewicza będzie miało kolosalne, powiedzmy sobie tutaj, następstwa dla polskiej konspiracji. Bo przede wszystkim tak. Piekałkiewicz nie chciał ochrony, ale komendant główny powinien mu zapewnić. Wystarczyło, powiedzmy sobie, dwóch ludzi, żeby utrudnić Niemcom aresztowanie. Zresztą później sam Stefan Rowecki stał się, powiedzmy sobie, no, ofiarą własnych tych zakazów, kiedy został aresztowany. I proszę Państwa, śmierć Piekałkiewicza 19 czerwca i później aresztowanie Stefana Grota Roweckiego miał ogromny wpływ na działalność całego polskiego państwa podziemnego. Ja stawiam taką po prostu tezę i uważam, że można ją obronić, że gdyby jeden i drugi przeżyli do 1944 roku, to nie byłoby powstania w Warszawie. Był przeciwnikiem jego, byłby na pewno profesor Piekałkiewicz i na pewno byłby Grot Rowecki, który jako teoretyk walki, powiedzmy sobie, właśnie głównie w mieście partyzanckim był tego przeciwny. Śmierć, tak jakby wyłączenie po prostu z działalności konspiracyjnej, no, dało jakby możliwości drogie, powiedzmy sobie, trochę takiej, powiedzmy sobie, nonszalancji innym dowódcom, których chcieli sobie jeszcze pod koniec wojny powalczyć i pokazać się społeczeństwu. Kiedy struktury podziemia dotarły na Pawiaku do profesora Jana Piekałkiewicza, to był już dosłownie strzępkiem człowieka. Miał wszystkie wybite zęby w ogóle, był wychodzony, był do kościotrup
Jedynym zrozumiałym słowem, które usłyszał od niego dr Lot, było słowo jeść. Był przez Niemców na śmierć zagłodzony. No, ale tam już dalej już ludzie podziemia będą jakby prowadzić już piekiełki Wilcza, będą zdobywać informacje, gdzie zostanie pochowany, później ciało zostanie jego wydobyte, przeniesione do innej mogiły i po raz trzeci pogrzeb już w 1946 roku z honorami odbędzie się. Jeśli byśmy oceniali właściwie ten okres 6 miesięcy sprawowania funkcji przez profesora Jana Piekałkiewicza, to możemy powiedzieć w ten sposób, że był to delegat, który spełnił swoją po prostu funkcję wobec narodu, wobec państwa polskiego. Był on partnerem nie tylko dla rządu polskiego na emigracji i generała Władysława Sikorskiego, bo nie dał sobie po prostu narzucić też określonej po prostu koncepcji. Rzeczywiście chciał być premierem tego polskiego państwa podziemnego, ale człowiekiem odpowiedzialnym. Przede wszystkim był człowiekiem bardzo skromnym. Kiedy ustanawiano, powiedzmy sobie, uposażenie dla członków delegatury, do dyrektorów departamentów, to on jako delegat rządu powiedział tak: ja proszę o uposażenie na wysokości dyrektora departamentu, bo wiem, że te pieniądze będą potrzebne innym. Mógł wziąć na przykład 9 tysięcy, a brał tylko 3 tysiące. I to jeszcze tymi pieniążkami dzielił się z rodziną. Kiedy Irena Sendlerowa przyprowadzona do delegata z koncepcją, żeby pomagać dzieciom żydowskim, to zapytał się: pani Ireno, a co pani potrzeba? Panie delegacie, pieniądze są potrzebne. Bo bez tego po prostu nie jesteśmy w stanie zorganizować stałej akcji. Więc wyasygnował po prostu z kasy delegatury rządu 70 tysięcy złotych. Później oczywiście staraniem delegata te pieniądze zaczęły po prostu już płynąć dosyć dużym strumieniem. Stąd też ta pomoc, która Rada Pomocy Żydom Grzegota otrzymałem informację, że 19 marca w Mińsku Mazowieckim będzie konferencja poświęcona Grzegocie. Dlaczego w Mińsku? Bo Julian Grobelny, przewodniczący Grzegoty, właśnie pochodził z Mińska i tam jest właśnie pochowany. Przypomniałem organizatorom tej konferencji właśnie o roli profesora Jana Piekałkiewicza w powołaniu Grzegoty, ale przede wszystkim tą szczególną opiekę, jako delegat rządu właśnie tą radę obejmował i że znaczne środki, które właśnie później zaczęły spływać do delegatury rządu, kierowane były na tą pomoc społeczną. Między innymi pieniądze, które prezes Stanisław Mikołajczyk przesłał do Polski, 50 tysięcy dolarów, zostały właśnie przez delegaturę skierowane właśnie na Zamojszczyznę, żeby pomóc ludności wysiedlanej, a przede wszystkim tym, którzy gdzieś tam koczowali po lasach, czekali na wynik jakby starcia żołnierzy polskiego państwa podziemnego z Niemcami, ażeby z powrotem wrócić do wysiedlanych wsi. I coś jest takiego dziwnego, że po wojnie wydawałoby się, że profesor Jan Piekałkiewicz, demokrata, człowiek, powiedzmy sobie, bardzo przychylnie nastawiony
do lewicy, został jakby po prostu kompletnie z tej historiografii wypchnięty. I następnie, kiedy przyszła transformacja ustrojowa po 1989 roku, znów sytuacja się powtarza, ponieważ pan Stefan Pawłowski, dyrektor Departamentu Prezydialnego Delegatury Rządu, kilkakrotnie prosił mnie tutaj, żebym coś napisał, więc napisałem taką małą książeczkę o profesorze Piekałkiewiczu, która w niczym nie odzwierciedla po prostu zasług tego wspaniałego po prostu człowieka. Jest ta książeczka jakby wyrazem, powiedzmy sobie, mojego szacunku i hołdu temu właśnie bohaterowi. I teraz wiem, że powstała koncepcja, żeby stworzyć film dokumentalny. Jest pani Hanna Etymendi, doskonała dziennikarka telewizyjna, tutaj autorka wielu bardzo dobrych filmów dokumentalnych, no, której jakby będziemy sekundować, będziemy wspierać w tej idei powstania tego filmu, bo ten film jest po prostu potrzebny. Ten film może być dydaktyczny. Ten film potrzebny jest po prostu młodemu pokoleniu, bo Jan Piekałkiewicz jakby na ołtarzu ojczyzny, na ołtarzu wolności złożył po prostu wszystko. Złożył swoją rodzinę, swoje życie, wszystko po prostu, co miał najcenniejszego. Bo wiedział, że w ten sposób może uratować setki innych ludzi, zapewnić im później życie w pokoju, w wolnej Polsce. I myślę, że wolna Polska powinna o tym bohaterze pamiętać. Stąd też bardzo dziękując prezesowi Henrykowi Strzeleckiemu, chciałem powiedzieć, że to miejsce jest po prostu szczególne, bo skupia was, bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego. Ludzi, którzy walczyli na różnych frontach, szli różnymi drogami do Polski, ale po to, żeby ona była wolna. I myślę, że jak tutaj profesor Matusiak nawiązywał do powstania właśnie styczniowego, to jakby różnice, powiedzmy sobie, między tym państwem podziemnym, a tym, które się tworzyło właśnie w czasie II wojny światowej, ta różnica polegała po prostu na tym, że cała wieś polska wzięła udział w tej walce. Że ona była główną po prostu bazą polskiego oporu. I 700 tysięcy w ogóle żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, to prawie 500 tysięcy to byli chłopi właściwie. Czyli te idee, powiedzmy sobie tutaj, rządu narodowego z 1983 roku, żeby powołać właśnie chłopów po broń, one zostały zrealizowane znacznie po prostu później w latach II wojny światowej. Czyli jaki z tego wniosek należy, że jednak po prostu trzeba sięgać do historii, ponieważ pewne wzorce jakby zachowań, powiedzmy sobie, jeszcze z dawnych lat, one się po prostu powtarzają się po prostu tutaj. No, historia ma coś po prostu do siebie, że ta spirala, powiedzmy sobie, jakichś faktów niekiedy się właśnie zamyka. Proszę Państwa, dziękując bardzo serdecznie za uwagę, chcę jeszcze jedno powiedzieć, że Jan Piekałkiewicz jest kawalerem Orderu Orła Białego. Decyzją prezydenta Rzeczypospolitej delegaci rządu na kraj zostali pośmiertnie po prostu tym najwyższym odznaczeniem państwowym uhonorowani. I wiem też, że bodajże w 1995 roku odbyła się piękna taka uroczystość na Zamku Królewskim, gdzie rodzina
rodzina przekazała dyrektorowi Zamku Królewskiego, dyrektorowi Rotemundowi to piękne właśnie oznaczenie, żeby w tym pięknym zamku po prostu królewskim też ta insygnia po prostu wspaniałego człowieka też się znalazł. Dziękuję za uwagę.